You can put the back of your hand up to the kennels, let the dogs have a sniff you and things like that. Okay, everyone happy? Get started. Take pictures anywhere you go, okay? See, follow me down this way, guys. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek szalonego reportażu. Z Mają, jak również z naszą mamą, postanowiliśmy, że mamy kilka rzeczy, które można przekazać dla schroniska dla zwierząt. Były kołdry, jakieś tam koce. Były kupione takie kiedyś domki dla kotów, z których nasze koty nie chcą korzystać, bo one są przyzwyczajone albo żeby się wyłożyć na podłodze, albo mają swoje miejscówki, po prostu nie lubią tego. Więc postanowiliśmy, że przekażemy to do schroniska. I dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym schronisku. W niektórych miejscach dźwięk jest zamieniony muzyką, ponieważ no, te pieski niektóre robią hałas straszny, żeby zwrócić na siebie uwagę. Powiem szczerze, to tak do przemyślenia, żeby ludzie się zastanowili. I to nieważne, gdzie mieszkają, czy w Polsce, czy za granicą, żeby się zastanowili, że zwierzę to nie jest zabawka i to się nie bierze na kilka dni, na Boże Narodzenie, prezent i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie tutaj w tym materiale psy naprawdę rasowe i nie tylko psy, które zostały przekazane do schroniska, ponieważ albo ludzie nie mają teraz pieniędzy, albo im się zwierzęta znudziły. Zapraszam do materiału i standardowo komu się spodoba, to niech zostawi lajka, suba i oczywiście dzwoneczek. Zapraszam.
O, konie też są. Do tej pory się nic nie odzywałem. Tutaj chciałem wam pokazać, jak te zwierzątka tutaj mają plac taki do wybiegów. To jest naprawdę duży teren. Ta wycieczka to jest około godziny. Akurat udało nam się trafić z pogodą, bo jest po deszczu. Thank you.
Leon? Patrzy się na ciebie. Leon? On chyba miał jakiś też. No tak szybko oddycha też tak. Bani, króliczek. Te psy są z Ukrainy tutaj, wyobraźcie sobie. A teraz ciekawostka, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że Ukraina kupę pieniędzy wzięła na opiekę nad zwierzętami. Słuchajcie, to była nasza krótka wycieczka w naszej, można powiedzieć, co kilkutygodniowej wyprawie pod tytułem Szalony reportaż. Maja z tatą, jak również z mamą, która teraz jest za kamerą. Byliśmy w schronisku dla zwierząt. Daliśmy tam jakieś tam rzeczy, koce, kołdry i tak dalej. To, co generalnie w domu jest niepotrzebne, ale jest w dobrej kondycji, żeby po prostu nie wyrzucać. I przy okazji pooglądaliśmy zwierzęta, dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. Są tu też na przykład zwierzęta z Ukrainy, co jest dla mnie dziwne, ponieważ rząd ukraiński dostał dużo pieniędzy na wsparcie, jednakże to wszystko zostało defraudowane. Polecamy, link to website My Tears, Money Tears Animal Rescue będzie pod filmem, żebyście sobie mogli zobaczyć, kto będzie miał chęć i życzenie. Dzięki wszystkie. Hej.